Cześć, ja się nazywam Asia Dronka-Skrzypczak, witam Was na moim kanale O Choroba. Dzisiaj kolejny film z serii Mnie wkurza. Czym się dzisiaj nie zajmiemy? Ostatnio na grupie dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym zapytałam się, pokazując moje wcześniejsze filmy, co ich wkurza i postanowiłam, że nagram na ten temat kolejny materiał. Okazało się, że tak naprawdę co wkurza ich jest bardzo podobne do tego, co mnie wkurza, dlatego hashtag może spokojnie zostać. I dzisiaj opowiemy o tym na temat tego, dlaczego mnie wkurza komentowanie, czy ktoś wygląda, czy może nie wygląda na osobę chorą. Zapraszam do oglądania. Jak to w ogóle jest z tym wyglądaniem? Czy osoba chora musi wyglądać na chorą, żeby być uznaną za chorą? I czy osoby postronne powinny komentować to, jak ona wygląda? To jest dosyć trudny temat, dlatego że dla wielu osób, które komentują wiadomość, że mam SM, albo które komentują to, które wiedzą, że mam stwardnienie rozsiane, widzą mnie po jakimś czasie i mówią, w ogóle nie wyglądasz na chorą, jest komplementem. I generalnie ja, mając naprawdę na uwadze to, że ludzie są jednak uprzejmi, mili i chcą dobrze, wierzę w to, że mówią to dlatego, że jest to po prostu dla nich komplement. Nie wyglądasz na chorób, znaczy wyglądasz świetnie, znaczy, że wyglądasz bardzo dobrze, znaczy, że wszystko jest u Ciebie w porządku. A no właśnie, i tu jest problem. Dlatego, że to, że nie wyglądam na chorą, to, że nie mam żadnych widocznych objawów mojej choroby, nie oznacza, że wszystko jest u mnie w porządku. Nie oznacza to też, że ja powinnam zawsze tak wyglądać, albo że to jest coś, co jest komplementem, bo jeżeli bym już wyglądała na chorą, to by było źle. To jest też tak, jakby to jest w ten sposób, że postrzeganie chorych przez osoby zdrowe jest bardzo często jakby przykryte taką maską, takim filtrem tego, jak wyobrażamy sobie kogoś chorego. I teraz, jeżeli wyobrażamy sobie kogoś na przykład z cukrzycą, to sobie wyobrażamy, że na pewno jest on gruby. Jak sobie wyobrażamy kogoś ze stwardnieniem rozsianym, no to sobie wyobrażamy, że on, nie wiem, powłóczy nogą, jeździ na wózku inwalidzkim, chodzi po lasce albo w jakiś inny sposób ma widoczną niepełnosprawność. I tak dalej, i tak dalej. Czyli wyobrażając sobie jakiegoś takiego modelowego pacjenta, no nasuwa nam się myśl, że ta choroba powinna być po nim widoczna i to od razu. Jeżeli tego nie widać, no to świadczy o jego dobrym zdrowiu, dobrym samopoczuciu i jest dla niego komplementem. No niestety nie jest. Bardzo mi przykro, ale po pierwsze, mamy już XXI wiek i wiele chorób przebiega trochę inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni i niż nam się kiedyś wydawało. I nie każdy pacjent ze stwardnieniem rozsianym to pacjent z widoczną niepełnosprawnością, pacjent na wózku, pacjent o kulach, pacjent o lasce. Nie każdy pacjent właśnie z chorobą autoimmunizacyjną, czy na przykład z cukrzycą, która się kojarzy, czy z chorobą niedokrwienną serca, która kojarzy się z otyłością, jest otyły albo gruby. Tak naprawdę bardzo wielu tych chorób i objawów tych chorób nie widać, co nie oznacza, że te osoby są zdrowe i czują się dobrze. To jest też takie stawianie nierealnych wymagań ludziom, ponieważ tak na zasadzie ojej, świetnie wyglądasz, dobrze wyglądasz, to oznacza, że tak naprawdę powinno się dobrze wyglądać, świetnie wyglądać, żeby świadczyło to o tym, że jesteś zdrowy i w dobrym samopoczuciu. Zastanówmy się teraz w takim razie, co w perspektywie czasu, albo co z osobami, po których widać niepełnosprawność. Czy jak się z nimi spotykamy, to mówimy im, o rany, masz SM, ale beznadziejnie wyglądasz, ale wyglądasz na chorego, ale kurczę, tutaj Ci ta noga powłóczy i tak dalej. To się zdarza i to też było w tym filmie, będzie w tym filmie jeszcze powiedziane temat tego, że tego też nie powinno się robić, ale generalnie raczej nie zwracamy uwagi wtedy na wygląd takiej osoby, nie wiem, nie, być może dlatego, że zgadza się to z tymi naszymi właśnie wyobrażeniami na temat choroby i tego, jak on powinien wyglądać. Dlatego ja mam taką tutaj prośbę do wszystkich osób, które mają w swoim otoczeniu kogoś bliskiego, kto choruje, albo dowiadują się, że ktoś choruje, albo nie widzą go od dłuższego czasu. Naprawdę wygląd to nie jest pierwsza rzecz, którą należy skomentować, zwłaszcza w takim jakby połączeniu z chorobą, czyli nie widać po tobie, że jesteś chory. To jest też taka pułapka właśnie w społeczeństwie, że skoro nie widać, to na pewno nie jesteś chory. Czyli skoro po tobie nie widać, to znaczy, że masz siły stać w tramwaju, stać w autobusie, bo powinieneś ustąpić miejsca po kim, komuś, po kim bardziej widać, na przykład, bo jest starszy.
to tak nie działa i bardzo często osoby chore czują się dużo gorzej niż osoby na przykład po prostu starsze. I tutaj też warto wiedzieć, że taka presja społeczna nie jest dobra. Po drugie, i to też jest mega ważne, to nie widać jest też bardzo często stosowane przez lekarzy, co w ogóle już jest absurdalne, bo to, że nie widać, że jest chora, to nie znaczy, że czuję się dobrze, to nie znaczy, że udaję, to nie znaczy, że przesadzam. To nie znaczy, że na przykład nie zasługuję na to, żeby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, bo to nie musi być widoczna niepełnosprawność. Dlatego komentowanie czyjegoś wyglądu w kwestii to nie widać jest tak naprawdę dla osób chorych bardziej irytujące niż jest to komplement i warto sobie to zapamiętać. A drugą taką rzeczą to jest wtedy, kiedy jest widać. Wtedy, kiedy jest widać, to z jakiegoś powodu ludzie też czują się z obowiązku w jakiś sposób to skomentować. Sama tego nie doświadczyłam, bo po prostu po mnie jeszcze nie widać, ale właśnie kiedy napisałam na tej grupie dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, tam odezwały się osoby, które właśnie mają na przykład niedowład jakiejś nogi, albo właśnie coś z rękoma osłabione, albo chodzą o lasce, albo chodzą o kuli. I tutaj pojawiają się pytania. A co ci się stało? A dlaczego ty tak powłóczysz nogą? A już szczytem bezczelności jest, ponieważ zdarza się to notorycznie, że ludzie pytają pacjentów na wózku inwalidzkim, a dlaczego siedzisz na wózku inwalidzkim? Pytania o zdrowie, pytania o stan fizyczny, pytania, tak jak już też mówiłam wcześniej o filmach na temat ciąży, są pytaniami z gatunku intymnych. I tak jak nie chodzimy po ludziach i nie pytamy się ich o rytm ich wypróżnień, o to, czy mają wzdęcia, o to, jakie były ich ostatnie wyniki badań, nie pytamy się obcych ludzi na ten temat, ani nawet znajomych, tak nie pytamy się osób, u których coś widzimy, że coś jest nie tak, że co to by się stało. I ja Ci powiem zaraz dlaczego. Nie dlatego, że te osoby są burkliwe i nie mają ochoty Ci odpowiadać na to pytanie i nie dlatego, że są niemiłe i po prostu, a Ty jesteś tylko ciekawy i że lepiej pytać niż się głupio patrzeć, tylko dlatego, że te pytania po dłuższym czasie stają się po prostu męczące. Ja wiem to tylko na przykładzie moich flaszów tekwidery, ponieważ ja biorę lek tekwidera i on powoduje takie coś, że skóra się robi taka cała czerwona. I ludzie to komentują, nawet ludzie, którzy nie wiedzą dlaczego. I to jest tak, że w tym momencie ja siedzę i robię się naprawdę tak widocznie czerwona i oni mnie na przykład widzą w tym momencie i haha, ale jesteś czerwona, co ty na solarce się spaliłaś? Albo haha, ale jesteś czerwona, co tu na wakacjach na nartach się było? I tak dalej, i tak dalej. I wtedy, jeżeli ja wiem, że ta osoba nie wie, to z całą taką perfidią i stanowczością przybieram taki grobowy ton i mówię, nie wiesz co, to jest efekt uboczny moich leków na stwardnienie rozsiane. I wtedy tej osobie robi się strasznie głupio, a mi wcale nie jest jej żal, bo tak naprawdę nic ją to nie powinno obchodzić i żartowanie sobie z tego właśnie, że coś takiego wystąpiło jest moim zdaniem mocno, mocno głupie. I nie robię też tego dlatego, że jestem przewrażliwiona. Tylko wyobraźcie sobie sytuację taką, ja Wam to przedstawię, że macie na czole brodawkę. Taką sporą brodawkę tutaj i nie możecie jej usunąć. I teraz pierwsza osoba, druga osoba mówi Ci, ej Ty słuchaj, wiesz co, masz taką brodawkę na czole, Ty nie myślałeś, żeby je usunąć? Trzecia osoba, czwarta osoba, wiesz co, z tą brodawką to może by coś tutaj, wiesz, zadziałać, taką masz tutaj brodawkę, ja znam taki świetny do maskowania płyn i taki, wiesz, tutaj, żeby ten, może zasłużyć tą brodawkę. I w ogóle czwarta, piąta, szósta, siódma osoba, dziewiąty, dziesiąty raz. Pierwsze kilka razy ignorujesz, okej, ludzie są ciekawi, gapią się, pytają o tą brodawkę, ale uwierz mi, zastanów się, jakbyś się czuł, jakbyś za 20-30 razem odpowiadał, tak, to tylko niegroźna zmiana, byłem u lekarza, nie da się jej usunąć i nie chcę jej też maskować, dzięki za troskę. Naprawdę, za którymś razem masz tego dosyć i chciałbyś, żeby ludzie w ogóle odczepili się od Twojej brodawki na czole. I tak samo mają ludzie, którzy mają jakąś niepełnosprawność. Rozumieją, że ludzie są ciekawi, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz odpowiedzą grzecznie, ale nie dziwcie się, że za piątym i za szóstym razem, kiedy ktoś odpowie i zapyta ich, a jak tam Twoja noga, czemu nią tak powłóczysz, to możecie dostać, delikatnie rzecz ujmując, albo milczenie, albo niezbyt przyjemną uwagę. Po prostu nie komentujcie tego. I jeżeli ta osoba będzie miała ochotę o tym powiedzieć, to powie, ej słuchajcie, poczekaj chwilę, bo mam tutaj problem z nogą i nie mogę szybko iść. Nie musi się Wam zwierzać, nie musi mieć ochoty odpowiadać na pytania, a co się stało z jej nogą. Dlatego pytania na temat wyglądu
i komentowanie nie wyglądasz na chorą, albo komentowanie tego, kiedy ktoś jest chory i wygląda na chorego, jest nie na miejscu, mnie i innych chorych, jak się okazuje, też wkurzają. Dlatego, jeżeli spotka cię taka sytuacja, pamiętaj o tym i zatrzymaj swoje uwagi dla siebie. Dziękuję, że jesteście z nami i mnie oglądaliście. Jeżeli macie takie sytuacje, napiszcie też o tym w komentarzu, ponieważ jeżeli ludzie przeczytają, że to faktycznie przeszkadza i denerwuje, to być może wezmą sobie do serca i nie będą tego robili, tylko kiedy powiem to jedna osoba, czyli ja. Zachęcam też do subskrybowania kanału, do oglądania poprzednich moich filmów i do oglądania następnych moich filmów. Do zobaczenia.